Serwis informacyjny 25 lutego, Edyta Nawrocka. Witam Państwa, zapraszam. Otwarto nowy odcinek obwodnicy Szczawna-Zdroju. Inwestycja kosztowała ponad 33 miliony złotych, z czego połowa została dofinansowana z Unii Europejskiej. Odcinek ma niecałe 2,5 km długości i ma szansę przyczynić się do zachowania przez Szczawno-Zdrój statusu uzdrowiska. Prace nad nową drogą trwały 3 lata. Powstały na niej m.in. 3 ronda i 2 wiadukty. Jest już otwarta dla ruchu. Dziś zdemontowano znaki zakazu wjazdu. Umowa została podpisana w marcu 2010 roku. Zakładała, iż wykonawca w ciągu 3 lat wykona ten przedmiot umowy. Przedmiot umowy zakładał wybudowanie nowej drogi na odcinku na 2,5 km. Drogi w kategorii KR4, drogi dwujezdniowej. W skład tej drogi wchodzą 3 ronda, przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej. Całkowity koszt tego zadania to 33 miliony złotych. Wyprowadzenie ruchu poza obszar uzdrowiska zmniejszy jego negatywny wpływ na środowisko naturalne w Szczawnie-Zdroju. Jego mieszkańcy liczą teraz na mniejszy hałas, redukcję niekorzystnych wibracji i ilości spalin, a także na to, że główna droga przez Szczawno przestanie być zakorkowana. Żeby zachować ten status gminy uzdrowiskowej, musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę, zwłaszcza drogową. Jak Państwo wiecie, ruch do tej pory odbywał się przez centrum uzdrowiska. I to zamierzenie, które zostało rozpoczęte w 2002 roku, czyli rozpoczęcie budowy obwodnicy szczawieńskiej, miało na celu wyprowadzenie tego ruchu poza ścisłe centrum ochrony uzdrowiskowej. Nowa droga ma ułatwić połączenie m.in. z drogą krajową nr 35 prowadzącą do Wrocławia. Ma duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców Szczawna-Zdroju, ale i dla Wałbrzyszan oraz mieszkańców wsi położonych w gminie Stare Bogaczowice. W ciągu 2 lat może ruszyć budowa kolejnego odcinka. O co zgodnie Szczawno i Wałbrzych zabiega od 1,5 roku, to jest rozpoczęcie budowy drugiego etapu obwodnicy Szczawna i Wałbrzycha, który będzie rzeczywiście kluczowy, bo już dzisiaj wiemy, że Biały Kamień i złączone z nim Szczawno-Zdrój są kompletnie zakorkowane. Miniony piątek podjęliśmy decyzję o wybraniu wariantu trzeciego, jeśli chodzi o drogę w kierunku ulicy Wysockiego, Akwa Zdroju. To koszt około 90 milionów złotych. Pozwolenie na budowę planowane jest na rok 2014. No i ta najważniejsza inwestycja w kierunku Kamiennej Góry do S3, to jest to odcinek 15 km. To miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, będzie się kierować w kierunku Wysockiego do Wałbrzycha i w kierunku Kamiennej Góry do S3, po to, żeby Wałbrzych połączyć z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Wariant trzeci był najkrótszy. Pozostałe liczyły 6 oraz 5,5 km. Miały one przechodzić m.in. przez ulicę Daszyńskiego, przez tereny zabudowane, dlatego z nich zrezygnowano. Mimo że najkrótszy, będzie to wariant najdroższy, bo będzie przechodził przez doliny, gdzie trzeba wybudować mosty, oraz przez obszary Natura 2000. Przeszkodą na pewno są obszary Natura 2000, z tym, że jesteśmy cały czas tutaj w kontakcie z przyrodnikami, którzy mają wykluczyć pewne obszary, które dawno już uległy degradacji i nie powinny w tej naturze 2000 funkcjonować. Mamy nadzieję, że to będzie zmierzało w dobrą stronę. Jeżeli nie, to będą lekkie modyfikacje tego wariantu trzeciego, ale tu jesteśmy zdeterminowani, zarówno gmina Wałbrzych, Szczawno-Zdrój i Urząd Marszałkowski wybierają wariant trzeci, właśnie 4,5 km. W tej chwili kolejny odcinek obwodnicy jest na etapie dokumentacji przedprojektowej prowadzonej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Duża ilość śniegu cieszy miłośników sportów zimowych i jest mile widziana na stokach narciarskich. Jednak na terenie miasta śnieg nie kojarzy się już tak dobrze, szczególnie kiedy zalega na chodnikach i parkingach. Drogowcy przez cały weekend walczyli z obfitymi opadami śniegu na terenie Wałbrzycha. Efektem ich prac są wprawdzie przejezdne drogi i udrożnione, choć zawężone chodniki, jednak po odśnieżaniu pozostały wysokie zaspy, które nie prezentują się dobrze w centrum miasta. No uważam to troszeczkę za mały skandal, powiem szczerze, bo to tak, ani przejazdu dla samochodów, a tym bardziej dla pieszych. Także to na pewno powinno być wywiezione po prostu. O Jezu, widzi pan, cała mokra. No, więźniowie powinni to robić tak jak kiedyś. Miasto jest bardzo zaniedbane. Bardzo przeszkadzają, powinno już dawno chodniki wyczyszczone dawno być. No, zatrudnić może więcej ludzi, żeby sprzątali to wszystko. Sądzę, że jest dużo ludzi bezrobotnych, którzy z chęcią by zajęli się tym. Samo to, że w tej chwili jest straszna chlapa i
Trzeba się tylko trochę zorganizować. Do naszej redakcji wpłynął mail od wałbrzyszanina, który na parkingu jednego z supermarketów na terenie miasta zauważył bardzo niepokojące zjawisko. Śnieg z parkingu przed sklepem został zgarnięty na miejsca dla osób niepełnosprawnych. O sprawie powiadomiliśmy Straż Miejską. Ta interwencja była zasadna. Te miejsca postojowe były zasypane grubą warstwą śniegu. Strażnicy przeprowadzili interwencję w stosunku do dyrektorki marketu, która zobowiązała się niezwłocznie uprzątnąć teren i ten śnieg wywieźć. Jak się okazuje, przepis, który nakazuje właścicielom posesji porządkowanie publicznych parkingów na ich terenie, obowiązuje od niedawna, dlatego być może nie wszyscy są z nim zaznajomieni. Generalnie obowiązek utrzymywania czystości i porządku dotyczy dróg publicznych i chodników. Takie są zapisy ustawy o utrzymaniu czystości. Natomiast jeżeli chodzi o inne miejsca publiczne, to taki obowiązek również w tej chwili istnieje, ponieważ zmienił się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych. On wszedł w życie 9 lutego. I z zapisów tego regulaminu wynika, że również właściciele nieruchomości, które służą do użytku publicznego, również mają obowiązek odśnieżania i utrzymywania czystości na takim obiekcie. Zarządca terenu przy supermarkecie wprawdzie zobowiązał się uprzątnąć zalegający śnieg, jednak nie przyjął mandatu od Straży Miejskiej. Sprawa zostanie skierowana zatem do sądu, gdzie kara może wynieść nawet 5000 zł. Wracając do zasp na chodnikach, za taki stan rzeczy przy drogach publicznych odpowiada w Wałbrzychu Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Nie udało nam się dziś skontaktować z dyrektorem zarządu, jednak komendant Straży Miejskiej Kazimierz Nowak poinformował nas, że Straż Miejska została poproszona o pomoc w zaplanowanej na jutro akcji wywożenia nadmiaru śniegu z centrum miasta. Wygląda na to, że przynajmniej w Śródmieściu ten problem zostanie wkrótce rozwiązany. Pozostałe miejsca prawdopodobnie zdążą oczyścić je same, kiedy przyjdzie ocieplenie. Po raz pierwszy zawody robotów T-Bot 2013 odbyły się w Wałbrzychu w centrum miasta. Tym razem wzięło w nich udział 48 uczestników. Były też niespodzianki i to latające. Zawodnicy, głównie studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przyjechali ze Szczecina, Rybnika, Torunia, Wrocławia i wielu innych miast. Było ich więcej niż rok temu, kiedy to wystartowało 43 uczestników. Zmieniła się przede wszystkim siedziba. Gramy ją w centrum Wałbrzycha, w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Wysockiego 10. Formuła ta sama, ale mamy sensację. Mamy na tych pokazach dron, czyli samolot szpiegowski. Polski samolot szpiegowski, ten, o którym były mocno nagłaśniane informacje dwa lata temu, bodajże w styczniu, czy w zeszłym roku w styczniu. I udało nam się tego drona tutaj sprowadzić. Bezzałogowy statek powietrzny FlyEye wygląda niepozornie, niczym latający model samolotu. W rzeczywistości jest skomplikowaną maszyną zwiadowczą. Jego twórcy podkreślają, że dron to w 100% polska myśl techniczna i całkowicie polska własność intelektualna. Jest to w pełni polska konstrukcja. Pracujemy nad nią już od dobrych kilku lat. Natomiast o samej ilości użytkowanych samolotów nie mogę powiedzieć. Natomiast jest ich już bardzo dużo. Jesteśmy na wyposażeniu Wojska Polskiego, w związku z tym są one użytkowane. Jest on produktem firmy Flytronic i on służy do celów obserwacyjnych. Lata nad terenami, gdzie dzieje się coś ciekawego i po prostu przesyła obraz do operatora. Może być wykorzystywany przez wojsko, przez policję, przez służby ratownicze podczas kryzysów, powodzi i tak dalej. Jego najważniejszą funkcją jest obserwacja. Podczas czwartych już zawodów robotów konkurencje tradycyjnie były takie same. Sumo, mini sumo, line follower i freestyle. W sumo chodzi o to, żeby jeden z robotów o wadze 3 kg zepchnął drugiego z ringu. W mini sumo roboty mają wagę do 0,5 kg. W innej konkurencji robot musi pokonać jak najszybciej bardzo skomplikowaną trasę zaznaczoną czarną linią na białym tle. We freestyle liczy się przede wszystkim inwencja i zdolności konstruktora. Na tej sali znajduje się łącznie ze mną czterech pilotów, w tym dwóch instruktorów pilotów pierwszej klasy. Postawiliśmy troszeczkę na latające, był to taki trochę mój zamysł. Ale komponuje się to w konwencji tych zawodów i myślę, że coraz więcej będziemy obserwować latających robotów w przyszłości. Są różne rodzaje multikopterów. Oktokoptery latają na maksymalnej wysokości do 100 metrów nad ziemią, a quadrokoptery sięgają nawet do 850 metrów i wyżej. Pasją Bartka jest fotografowanie zamków i pałaców z góry, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w innych częściach kraju. Ponieważ pracuje w studiu filmowym, wykorzystuje swój oktokopter do robienia ujęć z góry i rezultaty jego pracy możemy zobaczyć w niektórych serialach telewizyjnych.
Mój model został zbudowany bardziej z myślą o wykonywaniu fotografii i filmów z lotu ptaka. Dzięki temu, że jest to właśnie multikopter, czyli z wieloma silnikami, jest on bardzo stabilny, pozwala latać wysoko, daleko, z kamerami, nie musimy go widzieć na własnymi oczyma, widzimy to wszystko na podglądzie zdalnie sterowanym. Ogólnie, mówię, ja to wykorzystuję filmowo, ale jak ktoś chce to zastosować do innych celów, nie będzie z tym żadnego problemu. Podczas zawodów była spora reprezentacja Wałbrzyszan, m.in. zrobotyzowany oddział nawiedzonych automatyków z 2 LO czy gospodarze imprezy z Wałbrzyskiego Koła Robotyki Zespołu Szkół Energetyk, którzy rok temu połączyli Wałbrzych z kosmosem. Jest ta właśnie rywalizacja, jest to też również adrenalina, że można się zakwalifikować dalej, można się nie zakwalifikować. Walki też są bardzo czasami emocjonujące, ponieważ trwają czasami nawet do 30 sekund, także wszystko się może zdarzyć, dlatego to jest tak bardzo nieprzewidywalne, prawda? No i no, teoretycznie to jest fajna zabawa, fajni ludzie, można się wymienić swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę innym, jak i zyskać ją od innych. Oprócz fly-eye i konstrukcji latających można było podczas zawodów zobaczyć możliwości robota saperskiego z lotniska w Strachowicach. Miał być sprowadzony także robot saperski ze Straży Granicznej, ale jak mówił organizator, okazało się, że oba naraz nie mogą opuścić lotniska, bo któryś z nich musi pozostać na służbie. Mimo nieprzewidzianych kłopotów z aurą, 34. bieg Gwarków odbył się bez przeszkód. Na trasę wyjechało przeszło 600 uczestników. Przypomnijmy, że bieg miał odbyć się 3 lutego, ale na przeszkodzie stanęła gwałtowna odwilż i odwołano go z powodu zalodzonych tras i braku śniegu. Warto przypomnieć, że jest to data pechowa w jego historii, bo w 2008 roku podczas 30. jubileuszu również tego dnia zabrakło śniegu. W rezultacie jubileuszowy bieg odbył się w 2009 roku. W tym roku kolejne dwie niedziele nie wchodziły w grę z powodu innych imprez narciarskich. W niedzielę śniegu w Andrzejówce przybyło tyle, że organizatorzy mieli pełne ręce roboty z przygotowaniem tras. Bardzo dużo pracy, dobrze, że mieliśmy zaprzyjaźniony ratrak, zdusznik i super operatora, także no, jeździł praktycznie w nocy, całą noc, żeby przygotować, żeby warunki były dobre, bo no, w nocy opady śniegu były naprawdę bardzo duże dzisiaj. Od samego rana o 5 godzinie problem mieliśmy z podjechaniem tutaj, ale no, udało się wszystko uporządkować, przygotować trasę, przygotować drogę dojazdową. No, trasa była dość ciężka, bo niestety warunki atmosferyczne, temperatura wyszła na plusie, śnieg był bardzo ciężki. Dużo trzeba było podbiegać właśnie stylem jodełką, nie stylem typowo klasycznym. Super przyszykowana, super, świetnie. Warunki pogodowe doskonałe. No bardzo fajne, tylko jeden minus, no nie jest położony ślad do klasyka i to trochę, bym powiedział, dyskryminuje biegaczy klasycznych. Są miejsca, gdzie można by się postarać i położyć jednak ślady do klasyka. Mimo sporej liczby zawodników, pobicia zeszłorocznego rekordu frekwencyjnego niestety nie było. Na starcie stanęło wtedy 696 narciarzy. Winę za to ponoszą zbyt dobre warunki śniegowe, bo jak mówił organizator, choć na liście internetowej znalazły się 594 nazwiska, spora część uczestników z Polski nie dojechała mimo wniesionych wcześniej opłat. Za to wiele osób zapisało się tuż przed startem. Jak ocenia Mariusz Gawlik, strefy startowe okazały się przydatną nowością i być może zostaną wprowadzone na stałe. Będziemy rozmawiali z zawodnikami, będziemy rozmawiali, wydaje się, że tak, że jakoś było w tym roku spokojniej. Nie było takiego aż wielkiego zderzania się kijami, biegania sobie po nartach. Zobaczymy, wyciągniemy wnioski, na próbę zaryzykowaliśmy spróbować w tym roku i zobaczymy jak w przyszłym roku, jaki regulamin. W przyszłym roku bieg jubileuszowy 35, więc na pewno wymagał będzie jeszcze dodatkowo wyjątkowego zaangażowania i zorganizowania w sposób atrakcyjny upamiętnienia osób, które tworzyły bieg Gwarków. Pierwszy bieg Gwarków zorganizowano 26 lutego 1978 roku w Andrzejówce dla górników wałbrzyskich, którzy startowali w cyklu pod nazwą Narciarski Puchar Górniczy w Slalomie Gigancie oraz biegach narciarskich. Szybko stał się wielkim świętem narciarzy i kibiców. Imprezy towarzyszące trwały przez cały dzień. W 1986 roku w biegu Gwarków wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 4345. Oczywiście trzeba pamiętać, że wałbrzyscy górnicy byli zobligowani do tego udziału. Jednym z zawodników, który towarzyszy biegowi w całej jego historii, jest Edward Dudek. No, jak zawsze elegancko. Nie narzekam. Czuję się tak u siebie. Zresztą, no, jestem tu, jak to się mówi, wychowany na tych trasach. 34. start.
także myślę, to cieszy. No i cieszy to, że frekwencja jest, od 4 lat jest wzrostowa. Myślę, że to cieszy, po to ja tu między innymi z Żywca przyjeżdżam, żeby zachęcić ludzi stąd. Przecież tu był kiedyś największy bieg w Polsce, nie bieg Piastów, tylko bieg Warków, na którym startowało 7 tysięcy. Julek o takich ilościach tylko marzy. Ja myślę, że może za 5-7 lat gdzieś będzie na tyle, że tu też będą takie tłumy, bo widzę, coraz więcej chętnych jest na narty. Ja myślę, Wałbrzych już nie stoi górnictwem, powinien stać sportem. Tak mi się wydaje i emerytów jest dużo, żeby zachęcili swoje wnuki i wyszli na narty, bo to naprawdę do Andrzejówki jest, jak to się mówi, rzut beretem. Edward Dudek nie jest jedynym nestorem biegu. Jest ich kilku. Najstarszą uczestniczką w tym roku okazała się Barbara Pisarska-Stefanow. Ja startuję już 63 lata od szkoły podstawowej. Moje były pierwsze starty i do tej pory wzięły mnie bardzo, najbardziej ulubione masowe tego typu starty. W biegu Gwarków od pierwszego startowałam i dwóch tylko nie ukończyłam z powodu często skurczu serca. Ale powoli przygotowuję się na jubileuszowy 35, że pobiegnę 10. Na pewno. Bieg na 20 km wygrał w tym roku Krzysztof Pływaczyk, biatlonista, mistrz Polski, olimpijczyk z Turynu, wychowanek uczniowskiego klubu narciarskiego Melafir Czarny Bór, który po raz ostatni startował w biegu Gwarków ponad 10 lat temu. Zaczynał przed laty pod okiem Józefa Pawlika. No myślę, że to były, no nie powiem, że najlepsze lata, ale no dzięki niemu uważam, że trenuję do dzisiaj. Przygotował ogólnorozwojowo mnie szczególnie dobrze. No teraz sobie radzę z tym bardzo dobrze i no warunki mamy idealne. Nasze okolice pod narciarstwo są super. Mamy przygotowania letnie i zimowe na najwyższym poziomie praktycznie. Mamy góry, mamy trasy na rower, na krosy. Zimą również śniegu nie brakuje. No, uważam, że tylko korzystać z tego i myślę, że perspektywy są ogromne na naszym terenie, żeby uprawiać sporty zimowe. Biatlonista pokonał dystans 20 km stylem dowolnym w czasie godzina 3 minuty i 43 sekundy. Drugi był Grzegorz Brill z czasem godzina 8 minut 5 sekund. Trzeci Jarosław Szwadę, który ukończył bieg w godzinę 9 minut i 28 sekund. Na tym samym dystansie w stylu klasycznym najlepszy był Bogusław Gracz, godzina i 4 sekundy. Drugie miejsce zajął Norbert Maciulewicz, godzina i 8 sekund. A trzecie Czech Paweł Brydl, godzina 2 minuty i 22 sekundy. Startujący wysoko oceniali jakość przygotowania tras, choć przyznawali, że warunki pogodowe tym razem były trudne. Około 120 osób wystartowało w pierwszych mistrzostwach Wałbrzycha w narciarstwie alpejskim. Zawody rozegrano w ośrodku Góra Dzikowiec. W zawodach wystartowali amatorzy, jak i członkowie dolnośląskich klubów narciarskich, m.in. z Karpacza, Szklarskiej Poręby i Nowej Rudy. Uczestnicy zostali podzieleni na 8 kategorii, zależnie od wieku i płci. Najszybsi pokonywali 300-metrową trasę slalomu poniżej 21 sekund, mijając bramki z prędkością około 54 km na godzinę. Góra jest no, dość wymagająca, dość duże nachylenie stoku. Warunki dzisiaj no, nie były złe. Może troszkę sypie, ale nie jest dość zimno. No bardzo fajnie się jeździło dzisiaj. Bardzo fajne zawody, dobra organizacja. Warunki dzisiaj są dosyć mocno śnieżne, pada śnieg, ale trasa była świetnie przygotowana. Gigant był świetnie ustawiony, także to była sama przyjemność wystartować. Jeżeli chodzi o mój trening, to jeżdżę weekendami, trenuję sobie czasami z jakimiś grupami, także troszeczkę jeżdżę na tyczkach. Organizatorzy mistrzostw, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu oraz przedstawiciele portalu nartomaniak.pl zapowiadają w przyszłości starania o zwiększenie rangi zawodów, dzięki czemu możliwe będzie zobaczenie zmagań całej polskiej czołówki w narciarstwie alpejskim. Jeżeli chodzi o miejsce, no myślę, że to jest czołówka polska tutaj ośrodków. Wiem, że parę osób już się, nie powiem, ale czai, żeby tutaj stworzyć zawody wyższej rangi. Powiedzmy Puchar Polski, może zawody fisowskie, no bo górka na to pozwala. Mamy tu około kilometra jazdy, dwa wyciągi, dość szeroko, można i gigant, i slalom pojeździć. Także nawet na zawody wyższej rangi w przyszłości będę mógł zaprosić. Dzięki systemowi sztucznego naśnieżania Dzikowiec jest teraz częściej dostępny dla narciarzy. Gmina Boguszów Gorce planuje także kolejne inwestycje na terenie ośrodka. Za mną widać obiekt, który jest w chwili obecnej budowany. Zakończenie przewidujemy przed nowym sezonem 2013-2014. Znajdzie się tam restauracja, znajdą się punkty obsługi turystycznej, pokoje noclegowe, wypożyczalnia nart.
tego typu pomieszczenia. No i jeżeli chodzi o dalsze inwestycje, to jest, będziemy utwardzali po prostu drogi, będziemy w dalszym ciągu robili place parkingowe, których w związku z tym, że mamy coraz więcej narciarzy, coraz więcej turystów, jest po prostu ciągle brak. Z powodu obfitych opadów śniegu możliwe było przeprowadzenie jednego z dwóch zaplanowanych przejazdów. W klasyfikacji generalnej najlepszy był Marek Melison z Wałbrzycha przed Tomaszem Andreasikiem i Wacławem Norwidem. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Julia Jurkanis przed Wiktorią Mieszałą i Honoratą Kornalewicz. Młodzież w niecodziennych strojach, tańcząca i tarzająca się w śniegu, wzbudziła sporo ciekawości u przypadkowych przechodniów na Piaskowej Górze. Okazało się, że młodzi ludzie z Wałbrzycha włączyli się w ogólnoświatową akcję nagrywania tak zwanego Harlem Shake. Jest to nowa moda w internecie, która polega na stworzeniu własnej wersji 30-sekundowego filmu według określonych zasad. Wspólnym mianownikiem wszystkich nagrań tworzonych przez ludzi na całym świecie jest muzyka, a konkretnie utwór Harlem Shake stworzony przez artystę o pseudonimie Bauer. Harlem Shake to w ogóle jest piosenka, która została wykorzystana przez chyba przypadek do grupy ludzi, którzy się po prostu bawią i wygłupiają przy muzyce. Więc była akcja w internecie, stwierdziłam, że zrobimy to w szkole, ale gdzie w szkole, jak spróbuję zaangażować w to trochę więcej ludzi i zaangażuję po prostu Wałbrzych. Pierwotnie termin Harlem Shake oznaczał pewien ruch taneczny polegający na energicznym poruszaniu ramionami naprzemiennie w przód i w tył. Teraz dzięki portalowi YouTube zyskał zupełnie nowe znaczenie. Wszystko zawarte w bardzo prostej formie. Na pierwszej scenie widać na ogół prozaiczny obraz dowolnego miejsca, pokoju, biura, sklepu czy szkolnej klasy. Na takim tle zazwyczaj pojawia się jedna osoba, która tańczy, jakby nie patrzył nikt. W momencie, kiedy podkład muzyczny osiąga apogeum, scena zamienia się w istny szał. Pojawia się wiele osób, każdy zachowuje się tak szalenie, jak tylko pozwala mu na to wyobraźnia. Pomysł z jednej strony prosty, przez wielu forma określana wręcz jako głupia, jednak w pewnym jest, że stało się to fenomenem internetu, a rekordziści osiągają oglądalność na poziomie kilkudziesięciu milionów odsłon. Zatem autorzy najbardziej oryginalnych pomysłów zdobywają w internecie sporą popularność. Przychodzą wszyscy, którzy chcą pokazać jak się po prostu bawią. Chcemy też pokazać Wałbrzych z tej dobrej strony, że młodzież jest nie tylko do tych złych rzeczy się nadaje, lecz do tych dobrych, że możemy się wyróżnić. Filmik zrealizowany przez wałbrzyską młodzież w niedzielę pojawił się w sieci. Organizatorki wałbrzyskiego Harlem Shake twierdzą, że jeśli uda się osiągnąć oglądalność na poziomie kilkudziesięciu tysięcy odsłon, będą zadowolone. My dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że były plany, aby podobną akcję zorganizowali w ratuszu wałbrzyscy radni. Z niewiadomych powodów nie doszło to do skutku, choć wielu mieszkańców z pewnością chciałoby zobaczyć choć raz wałbrzyską Radę Miasta podczas szalonych pląsów. Za nami 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Zoom Zbliżenia. Od wtorku do niedzieli Jelenia Góra zamieniła się w stolicę kina niezależnego. Były warsztaty, premierowe pokazy filmowe, koncerty i oczywiście rozstrzygnięcia konkursowe. 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Zoom Zbliżenia wystartował już we wtorek od pokazów filmowych w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Kinie LOT. Później przyszedł czas na koncerty, m.in. Henryka Miśkiewicza i pokazy projekcji konkursowych. Nie zabrakło również dyskusji oraz spotkań z twórcami. Tegoroczny program był wypełniony po brzegi. Program tegorocznego festiwalu na pewno jest o wiele bogatszy niż był w ubiegłym roku. Mamy na pewno więcej pokazów specjalnych, mamy spotkania z twórcami, są wydarzenia muzyczne na początku samym festiwalu, takie premierowe. I myślę, że to dlatego tak naprawdę publiczność ma jedyną okazję, żeby niektóre filmy zobaczyć. Tak jest w przypadku Zabić Bobra, kiedy my prezentujemy ten film jako trzecie miejsce tak naprawdę w kraju, bo ten film nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie do jakiejś oficjalnej dystrybucji. Równolegle prowadzone były warsztaty filmowe oraz warsztaty krytyki filmowej. Całość działań wokół przedsięwzięcia relacjonowała telewizja festiwalowa, a w niedzielę przyszedł czas na to, na co oczekiwali wszyscy biorący udział w konkursie, czyli ogłoszenie wyników. Jury obejrzało 73 filmy z 23 krajów.
międzynarodowy charakter tego festiwalu sprawił też, że ten poziom się z roku na rok podnosi. Ja byłem tutaj pierwszy raz, ja jestem drugi raz. Byłem tutaj chyba w 2007 lub 2006 roku i muszę powiedzieć, że to bardzo jest inny festiwal, że się zmienił na lepsze, ponieważ średni poziom filmów nadsyłanych bardzo wzrósł. Ten poziom był dość wysoki, dość wyrównany, jeśli chodzi o te kategorie filmów niezależnych. Oczywiście no, to jest ciągle pytanie, co to jest film niezależny. No, studencki to wiadomo, że trzeba być studentem. Natomiast no, jest to jakieś tam no też święto kina. Grand Prix 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZUM Zbliżenia 2013 przyznano filmowi Obóz w reżyserii Tomasza Jeziorskiego. Nagrodę w Made in Karkonosze otrzymał Marek Straszak za film In July. Nagrody przyznano również w pozostałych kategoriach. Film amatorski, niezależny, studencki, dokumentalny, fabularny i animowany. My porozmawialiśmy z Markiem Straszakiem, który okazał się najlepszy w najbliższej nam kategorii Made in Karkonosze. Z jednej strony jest to wywiad z moją babcią, ale też jest to animacja poklatkowa z taką warstwą kreacyjną i też są ujęcia z Nowej Zelandii. Tam, to jest jakby sen mojej babci. To są ujęcia, które zrobiłem podczas pobytu w Nowej Zelandii. Opowiada o historii mojej rodziny, przedstawiając jednocześnie charakter tej osoby, w sensie mojej babci. Nie? Każdy z wyróżnionych otrzymał oczywiście statuetkę oraz nagrodę. Niektóre z drobnych upominków z miejsca stały się inspiracją do kolejnych produkcji. Kalejdoskopowe formy przepływają, zabijają. Przechodzą w kolejne. Zobaczenia za rok! A za rok już 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZUM Zbliżenia. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50.